Hej, siema, witajcie moi drodzy, ja jestem Kondi, a to już jest 59 odcinek serii Zagrajmy Farminga. W dzisiejszym odcinku zakupimy sobie nowy dom, znaczy nowe gospodarstwo, tak jakby, bo chciałbym sprzedać te stare tutaj. Widzicie, jakie ono jest brzydkie? Właśnie dlatego je sprzedaję, żeby po prostu móc mieszkać sobie w lepszym miejscu. A cena jakaś duża nie jest, bo tak jakby będę kupował to nowe gospodarstwo z moda, więc po prostu będzie ładniej i ogólnie będzie bardziej ekonomicznie, mi się wydaje, bo to jeszcze trochę sprzedam i sobie kupię nowe, więc będzie idealnie, mi się wydaje. I w ostatnim odcinku, co robiliśmy, to otóż sialiśmy właśnie sobie kukurydzę. Jak możecie zauważyć, ta kukurydza już naprawdę urosła już dużo. O tyle aż, widzicie, tyle. Lol. I też nie chciałem dzisiaj tej kukurydzy po prostu kosić, ponieważ to jeszcze będę musiał zrobić sobie miejsce na właśnie kiszonkę, tak jakby. I to w sumie trochę potrwa, mi się wydaje. I dlatego jeszcze właśnie nie koszę. Ale bez zbędnego gadania zostawcie też subskrypcję, dzwoneczkiem oczywiście, i lajka, jeśli wam się filmik spodoba. Więc już tutaj wam nie będę zawracał głowy już tym gadaniem, tylko przejdę do rzeczy. Ogólnie to chciałbym sprzedać ten właśnie tu mój domek i sobie kupić nowy i sobie postawić ten nowy domek oto w tym tu miejscu, jak widzicie, tutaj gdzie jest właśnie ten mój głębosz. Tego głębosza sobie muszę wziąć. I właśnie w tamtym miejscu chciałbym postawić swój nowy domek i sam nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało jeszcze, bo naprawdę może być różnie z tym. Może być różnie, ponieważ jest trochę nierówno, tam jeszcze mam snopki i chciałem to zrobić w jak najlepszy sposób, więc po prostu nagrywam to, żeby wam pokazać, jak to będzie wyglądało wszystko. Dobra, widzę, że tu już ciężko z tym. Jest uparty ten tutaj mój. Dobra, tak sobie go tu weźmiemy. Tak go głęboko przesuniemy w tą stronę. I wydaje mi się tak... O nie, Boże, co ja zrobiłem? Tam, ogólnie na tym też polu mam zasianą soję, więc to jest soja, nie ma tutaj kukurydzy. I ta soja też jeszcze nie urosła, więc tak jakby jeszcze jej nie mogę ścinać. Więc wszystko będziemy ścinali już w następnym odcinku. Więc naprawdę przygotujcie się na mega fajny odcinek, z którym właśnie będę pokazywał wam, jak kosić kukurydzę. Teraz zejdziemy sobie tak, o. Ciężko ogólnie skręcić w tamto oto miejsce. Źle, 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 cały czas źle, Boże. Dobra, jest coraz lepiej. No i tak jak wam właśnie mówiłem, dzisiejszy odcinek będzie naprawdę ciekawy i będzie wiele rzeczy nowych, znaczy nowych. Czy postawienie, czy kupienie domku to jest nowa rzecz? No tak jakby nie jest, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Bo też to jest taki normalny, zwykły odcinek, bo cały czas z tym farmingiem żyć to trochę słabo. Tak jak mówiłem, te traktory i w ogóle. Dobra. I zaraz będziemy przejść do sedna odcinka. Bo ogólnie musimy na pewno zrobić to, że to sprzedamy i sobie postawimy nowy domek tam. Też musimy sprzedać otóż to. To musimy sprzedać, więc też będzie problemik mały, to tutaj. I musimy jak najszybciej wykorzystać sobie właśnie te tutaj moje bele. Muszę sobie sprawdzić, jak jest z krowami moimi. One mają ogólnie dużo kiszonki. Kurka wodna. Trochę słabo, że mają tak dużo kiszonki. Dobra, więc w takim razie będziemy musieli zrobić coś innego. Oj, moje krówki. Ile ja mam w ogóle tej gnojowicy? Czekajcie, muszę na to wejść. O, już trochę jest w sumie. Obornika jest trochę, pewnie gnojowicy też jest w sumie trochę. I tu już dużo tego. Dobra, krówki tu widzę, że powoli się wkurzają. W takim razie zrobimy sobie tak. Naruszę sobie G. Czepię sobie to i jeszcze zrobię tutaj kiszonkę dla moich krówek. Boże. Dobra, udało się, ale się wystraszyłem. Dobra. Uff. Będzie ciekawy odcinek. Naprawdę, nie tak ciekawy odcinek, takiego odcinka to dawno nie było.
Cyk. Dobra, to było siano, jak dobrze pamiętam. Siano, czyli teraz będę musiał kiszonkę ułożyć. Znaczy kolejność to i tak nie ma sensu. Znaczy kolejność nie robi zbyt wielkiej różnicy, więc po prostu. Jeżeli no przecież siano miałem. A nie, bo siana przecież dwa będą. Dobra. Dwa siana, jak dobrze pamiętam, muszą być. I oprócz dwóch sian jeszcze musi być jedna słoma i jedna kiszonka. Tak? Otóż tak. Czy tylko teraz nie wjechać na to moje pole, bo trochę szkoda będzie, jak takie nowe pole, taka ładna swoja, one by się zepsuło. Cyk, 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 cyk. Idealnie wręcz. I teraz zostanie nam otóż tylko słoma, zostanie nam, żeby dać słomę. Nadal jest bardzo dużo tych wszystkich balotów, niestety. Ale cóż, co zrobimy, jak nic nie zrobimy. Więc podjeżdżamy sobie, cyk, ładnie. Bez stresu. Otóż tak. Ten odcinek też. Tak wydaje mi się, że on powinien się pojawić w niedzielę. Nie w niedzielę, w niedzielę się pojawi RAW. Ten odcinek pojawi się w poniedziałek, więc naprawdę spoko rzecz, że w poniedziałek się pojawi. Bo jutro też się pojawia się ten odcinek z tego koszenia, tak mi się wydaje. Czyli we wtorek. Mam nadzieję, że ja tu żadnej głupot nie mówię i idealnie mówię. Że na przykład coś pomylę, bo jak coś pomylę, to mnie poprawcie, naprawdę, sorry. I teraz tak, tu musimy podjechać, tak, tu musimy podjechać. I robimy i. Idealnie. Chciałbym, żeby jak najwięcej tej właśnie paszy poleciało. By było naprawdę spoko. Ty. Dobra, naprawdę spoko, że tak dużo udało się nam jeszcze tam załadować. Znaczy, tym krowom dać do jedzenia. Więc krówki będą naprawdę szczęśliwe. My teraz sobie pojedziemy tędy. Wody im naleję poza odcinkiem, więc spoko. I teraz tak. Tylko jeszcze to zrobię i już tylko będę musiał właśnie. Albo nie, albo. W sumie jest jeden mały problem, bo chciałbym przesunąć właśnie te snopki. Może weźmy je w ten. O, to było spoko w sumie, mi się wydaje. Zbyt dużo się nie zmieści, ale i tak będzie lepsza opcja włożenia do tej zbierarki niż trzymanie cały czas w taki dziwny sposób ich. Dobra, możemy sobie. Ej, co się stanęło? Dobra. Czy tu Really? Dobra. Jest idealnie. Musimy kupić też ten teren, bo niestety nie mogę na tym terenie niczego robić, bo to nie jest mój teren i jest tak nie za fajnie, mi się wydaje. Jeśli to nie jest mój teren i teraz będę musiał. Nie będę mógł tam po prostu niczego robić. Dobra. I teraz sprzedamy sobie ten dom i to naprawdę będzie tak interesująca rzecz moim zdaniem. Przejdziemy sobie teraz tak i go sprzedamy. Naprawdę, oby się nic nie stało. Proszę, gro, nie rób mi takich jakichś dziwnych rzeczy. Ja proszę cię, gro. A co to jest? Nie mam tych wideo. Dobra, kij to sobie może kiedyś później sprzedam. Jest. 80 tysięcy zostanie, czyli nie najgorzej. Sprzedaj. Sprzedamy? Dobra, sprzedajemy. Tak. Sprzedaliśmy. Patrzcie. Patrzcie, jak tu jest pusto. Pusto jak w głowie tej kociołek. O, jak to Nitro mówił. Mózg. Dobra, patrzcie. I teraz sobie kupujemy to. Chciałbym ogólnie zakupić właśnie sobie ten tutaj domek.
Niestety, jak widzicie, obiekt koliduje z innymi obiektami. Oj, ja cię kręcę. Nie za fajnie, nie za fajnie, mam powiem. No to wydaje mi się, że będzie ciężkie do zakupienia, bo po prostu tu jest tak, to drzewo przeszkadza. Przecież jak mogliście widzieć, to ten domek jest z testera modów, więc możecie sobie też obejrzeć ten odcinek z testera modów i sobie obczaić, bo naprawdę spoko wyszedł ten odcinek. Nie za fajnie. Patrzcie, tam idealnie pasuje, ale tutaj? Wydaje mi się, że będziemy musieli ściąć te drzewo, więc je zetniemy po prostu bezproblemowo. Dobra. Jak najniżej. Gdzieś tu będzie git. Boże, ścinamy drzewo. Przepraszam, drzewko. Patrzcie, leci. Ale dziwna animacja. Dobra. Dobra. I teraz robimy sobie jeszcze tak. Tak. Dobra. Też sprzedam te drewno, bo w sumie co ja mam z nim zrobić, więc niestety podzielę ten odcinek na dwie części, na dwa różne odcinki, tak mi się wydaje, bo po prostu to zajmie zbyt długo te przygotowywanie pod ten mój, pod właśnie mój, jak tutaj to ściąć? Tak, trzeba od tego. Superancko. I przygniotło mnie drzewo. Lol. Jeszcze od razu będzie kasa za drewno. Patrz, jak ja na to idealnie wpadłem. Ja tu jednak mam głowę. Łeb jak sklep. Ale ja myślałem, że oni zetną mi całe te drzewo. Pomyliło mi się coś. Czekajcie. Jak tutaj to uciąć, żeby to po prostu ładnie wyglądało? Dobra, więc zrobimy tak. Bo tutaj żadnej innej opcji nie widzę niestety. Boję się, że te całe drzewo utnie mi w tym miejscu właśnie, więc będę musiał ciąć tak bardziej od dołu. Dobra, fantastycznie. Już mamy ścięte naprawdę sporą część tego drewna, tego drzewa. Dobra. Niestety obawiam się, że jeszcze będę musiał. Tak można właśnie ścinać te właśnie gałęzie. Dobra, czyli tak właśnie się ścina gałęzie. Ja nie wiedziałem o tym w ogóle, że tak się da gałęzie ścinać. Super opcja. Cyk. Ja już to widzę, jak to będzie długo trwało, to ten cały ścinanie tego wszystkiego drewna całego.
Boże, tu wszystko mi, te całe krzaki mi tu jeszcze przeszkadzają. Dobra, patrz jak idealnie to jeszcze zrobiłem tutaj. Jest wręcz fantastycznie. Tu jeszcze nam się rozwidla na dwie części te drzewo. Niestety, ale dobra. Będziemy musieli je niestety ściąć całe. Cyk. I teraz tylko zrobimy sobie tak. Ale ja bym wolał to uciąć tak, żeby to po prostu było tak. O, tak będzie ładniej. I teraz mamy po prostu prostą tą. Prostą mamy już... Otóż drewno proste mamy. Dobra, idealnie. Dobra. Więc już te drzewo ścięliśmy. Ja to sobie wszystko zrobię pomiędzy odcinkami, bo ten odcinek będę na razie kończył, bo po prostu to już chyba bodajże trwa nawet 20 minut, czyli to jest naprawdę długi wynik. Więc chciałbym, żebyście zostawili tą subskrypcję z dzwoneczkiem i nie zapomnijcie o lajku, jeśli wam się spodobało. W dzisiejszym odcinku, tak podsumowując to wszystko, przydaliśmy dom i przygotowaliśmy miejsce pod nowy dom. Ja sobie zrobię jeszcze zdjęcie do miniaturki. I właśnie tu już przygotowaliśmy pod nowy dom. Idealnie pod nowy dom będzie przygotowane miejsce. Kiedy już w następnym odcinku będziemy mogli stawiać fundamenty do nowego domu. Ale się cieszę. I tak aktualnie sobie wyrównamy. I powoli to zaczyna wyglądać naprawdę fantastycznie. Mi się podoba mega. Będzie wyglądać. Mua, voila. Więc dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Następny odcinek już będzie 60 chyba, bo to jest 59 lub 8. Więc elo.